była również interesująca wizyta w elektrowni solarnej. Mnie osobiście bardzo interesowały zagadnienia gromadzenia energii. Były tam przykłady instalacji, gdzie te energie się gromadziło w elektrolicie w formie chemicznej, także ograniczało to ilość powierzchni materiałów zużytych na elektrody akumulatora, natomiast występował tylko zbiornik przepływowy, który gromadził tą energię w formie chemicznej. Było to dla mnie interesujące. Również tam zapoznałem się z techniką inną, nad którą się pracuje, o której dotychczas nie słyszałem, mianowicie o przekształceniu energii w wodór, który też z kolei był tym nośnikiem energii, którą można było później w innej formie odzyskać.